Dzień dobry, dzisiaj książka, o której mówimy na każdym filmiku i nie wszystko za życie. Musimy... Dobra. Jak... Nie, zrób... No. Ekscytacja związana z książką Wszystko za życie, bo to bardzo fajna książka, ale poza Wszystko za życie, kolejną bardzo fajną książką, o której wspominamy non-tope, bez przerwy. Bez przerwy. Muszę przestać mówić jak dres, wiem. Ale właśnie nie, będę mówiła jak chcę, dlatego że mogę. Dzięki tej książce. Dzięki temu, że Ela mi pozwala. Ale... Postanowiliśmy nagrać jeszcze raz program OK Klimoran, dlatego że jest ona dla nas bardzo ważna. Tamten nagrywałyśmy jako jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy. Nie miałyśmy wprawy, teraz powiedziałobyśmy to inaczej. Na inne rzeczy teraz, przeczytałam dwa lata później tę książkę, na inne rzeczy zwróciłam uwagę. A poza tym byłyśmy wtedy na etapie do... docierania się. Tak. I generalnie, ale przy realizacji. Każda chciała być mądrzejsza i ładniejsza i ważniejsza. I a teraz już wszystko wiadomo. W tamtym filmie starym już... Każda z nas ma tu swoją rolę. Więc na tamtym starym filmie byłyśmy non stop pokłócone. Nie wiem, czy widzicie, czy to... Czy mnie to, to mniej bawi, ale... Było po prostu... Jak jedna zaczynała coś mówić, to druga się coraz bardziej wkurzała. Teraz na zasadzie, o Boże, teraz ja wychodzę na debila. Nie wiem, co teraz dodać. Tak. Caitlin Moran w wieku 13 lat poszukiwała książki, która opowie jej o tym, jak być kobietą. Zaczęła się stawać kobietą i chciała jakiegoś poradnika, czegoś, co ją wprowadzi. Nie powie jej, jak żyć, ale czego się może spodziewać, w którą stronę może iść, jakie ma opcje. Telefon do przyjaciela. I szukała historii, bo przecież są historie... nieugiętych, nieustraszonych, fajnych, silnych kobiet. Niestety wszystkie one kiepsko skończyły, tak? Bo tak. Tam była mowa o Joannie d'Arc, o Fridzie Kahlo, Kleopatrze. I wypisałam sobie taki cytat. Osiągnięty w pocie czoła sukces zostanie bezwzględnie zanegowany, jeśli żyjesz w atmosferze, w której twoje zwycięstwa są postrzegane jako groźne, niepoprawne i niesmaczne. I wtedy zrozumiała, że powinna być feministką. I że musi napisać taką książkę. I napisała. I jest o niebo, to już mówiłyśmy, ale ona jest o niebo lepsza. Znaczy, dobrze, że takich książek pojawia się więcej, patrz, Lena Dunham, ale ta jest nie do przebicia. Naprawdę jest nie do przebicia i ja nie trafiłam na drugą taką książkę. Znaczy, pisano w tym stylu, no to chyba tylko Lena. Bo to zobacz, że to jest, ona jest pisana zupełnie normalnie. To nie jest książka, która ma wielkie ambicje, on teraz napisze on do was, drogie kobiety, ani nie jest taki, w taki sposób... Znaczy, bo takie są, takich jest minimum. Tak. Ale ani nie jest, na zasadzie jestem taka zarąbista i piszę dla moich zarąbistych koleżaneczek, ani nie jest na zasadzie ja, mądra Caitlin Moran, opowiem wam teraz w głupie kobietki na dole prostym językiem, żebyście zrozumiały. Nie, ona jest zupełnie naturalna, jest strasznie fajna tutaj. Nie ma też ciśnienia na to, bo jak być silną kobietą? Jest mnóstwo takich poradników, najczęściej z garsonką w tytule. Jest, mam nadzieję, że nie ma takiego tytułu, bo nie odnoszę się do konkretnej, tylko do tej grupy poradników. Jak być szefową na obcasach, jak być super kobietą. Coś tam jest sukienka? Sukces w sukience? Coś takiego. W każdym razie jest właśnie ten typ. Tych książek jest dużo, bo ktoś zaraz może się czepić, że jest ich dużo. Jest ich dużo, ale to nie są kompletnie... Właśnie, to nie są książki dla normalnych kobiet, a ta jest pierwszą, która jest dla normalnych kobiet. Na przykład szybki sposób, by sprawdzić, czy jesteś feministką. Włóż rękę do majtek. Pytanie pierwsze. Czy masz waginę? Pytanie drugie. Czy chcesz o niej decydować? Jeśli już wszyscy odpowiedzieli sobie na to pytanie... To wymijcie ręce z majtek. Ale ten program idzie w złym kierunku. A co z mężczyznami feministami? Dobrze mówię. Bo oni też wspomina, jak wspomina... Że to jest najlepszy facet, jakiego można mieć. Mhm, dobra, następny punkt. Nie, bo chcę to rozwinąć. No to rozwijaj. Możesz wszystko, jesteś kobietą. Jeszcze chciałam przeczytać jeden fragment, który... Właśnie, ja chciałam powiedzieć, że teraz przeczytałam dwa lata później tę książkę. Chodź tu, Ponczusiu, bo cię w ogóle nie widać, jesteś taki śliczny. Usiądź tu. Więc dwa lata później Dwa lata później przeczytałam tę książkę i ona bawiła mnie w zupełnie innych momentach. Nadal mnie bawiła na szczęście, bo bałam się strasznie tego, że to był jakiś efekt takiej świeżości, czegoś, że jeszcze tego nikt nie powiedział, a teraz tego będę to czytała jak jakoś stara sztywniara i co tutaj jest fajnego.
jest dużo fajnych rzeczy. Te różowe to są moje nowe zaznaczniki, zaznaczacze. Ale rozbawił mnie jeden. Ja generalnie nie lubię cytowania czegoś w programach, dlatego że rzadko kiedy to ma jakieś znaczenie. To są często cytaty wyciągnięte ze środka, ani to niczego nie zaznacza, ani... Ale czasami po prostu... na ten temat 30-sekundowy, jak bardzo nie lubisz cytatów. Ale czasami po prostu trzeba, ja się nie oprę. Nie, przymoram trzeba. To jest fakt, że trzeba. Bo nie wiem, czy ty pamiętasz, ale nie, no nie wiem, czy ty pamiętasz, że rozmawiałyśmy przy którejś książce feministycznej, tylko ja już nie jestem przekonana, czy my przy nagrywaniu rozmawialiśmy, czy sobie poza... Pewnie to wycięłaś. Poza nagraniem. Na temat zatrudniania sprzątaczki. Na temat tego, że Magdalena Środa wypowiadała się... Została bardzo źle przyjęta, wypowiadając się na temat tego, że no przecież pierze pralka, a do sprzątania zawsze można sobie zatrudnić kogoś i że to było takie odebrane na zasadzie, że nie każdego stać, no to poza tym, no jak to kobieta będzie zatrudniać inną kobietę, żeby jej sprzątała i że to jest też jakieś takie wewnętrznie sprzeczne. A tutaj właśnie Moran o tym pisze, nie wiem, czy pamiętasz. Nie. I tutaj właśnie sobie myślałam, że no tak, kobieta ma rację, że dlaczego... A jeśli byś zatrudniła hydraulika, no to by było co, że a, wykorzystujesz mężczyznę? No nie, to jest człowiek, który się tym zajmuje, tak? I że to, nie wiem, to patriarchat, czy to faceci, czy to jakieś, nie wiem, dziwne kobiety, nie wiem, zazdrosne, coś próbują zrobić z tego problem. W przypadku Magdaleny Środy to myślę, że to był atak ze względu na funkcję, jaką pełni w środowisku feministycznym i... Ale generalnie to zostało. Ja nawet jak to słyszałam, sobie pomyślałam, Jezus, no naprawdę, serio, no sprząta sprzątaczka, naprawdę, kogo na to stać, czy coś tam, tak? Ale to też było tak odebrane właśnie na zasadzie, że no, mówisz tak, bo cię stać. I było to podciągnięte pod to właśnie, że to jest wyzysk innej kobiety, która ci sprząta twoje brudy. Mhm. A tutaj dopiero czytając to, uświadomiłam sobie, że rzeczywiście Moran ma rację, czyli że zatrudniasz hydraulika, nie zastanawiasz się na tym, że wyzyskujesz faceta. To jest po prostu człowiek, któremu płacisz za wykonanie pracy. Mhm. Po prostu płać mu uczciwie, tak? Jest mnóstwo kwestii, przy których jeżeli pojawia się w danym problemie, w danej kwestii kobieta, to zawsze jest ten problem zupełnie inaczej postrzegany. I właśnie też o tym wspomina Caitlin Moran, że właśnie w ten sposób możemy dojść do tego, czy jesteśmy feministką, zadając sobie takie pytanie, czy gdyby w tej sytuacji chodziło o mężczyznę, to czy byłoby to istotne? Jeśli nie, no to wiadomo już, co kieruje naszymi decyzjami. I ja tu mam właśnie ten cytat, który chciałam przedstawić, wynikający z tego, o czym mówiłam. Mhm. Jest tak, ale przecież zatrudnianie sprzątaczki nie jest oznaką ucisku kobiet względem kobiet, gdyż kobiety nie wynalazły kurzu. Ten lepki osad na czajniku nie pochodzi z kobiecej pochwy. To nie estrogen pokrywa talerze z resztkami sosu pomidorowego, pire ziemniaczanego i okruszkami w paluszkach rybnych. Moja macica nie biega po schodach, rozrzucając dziecięce ciuchy po podłodze i nie rozsmarowuje dżemu na poręcze. To nie moje cycki są odpowiedzialne za to, jak w kontekście gospodarki światowej wygląda praca kobiet w domu. Więc nie róbmy z tego sprawy kobiet, bo bałagan nie jest sprawą kobiet, sprzątanie nie jest sprawą kobiet. No i to są piękne, piękne odniesienia, ubrane... Czasami ja może zbyt, ale czasami nawet troszeczkę może zbyt dosadne, tak? Bo znaczy, trzeba mieć dosadnie, duży dystans. Nie wiem, czy to my to powiedziałyśmy, czy gdzieś to przeczytałyśmy, ale ktoś gdzieś wspominał o tym, jak ta książka wygląda w przeniesieniu, znaczy w ogóle jak feminizm brytyjski ma się do feminizmu polskiego. I to też jest, myślę, istotne, bo feminizm brytyjski jest bardziej swobodny. Znaczy, bo ja postrzegam też feminizm brytyjski przez Caitlin Moran głównie. Jest bardziej dosadny, jeżeli chodzi w ogóle o mentalność Brytyjczyków. Myślę, że oni też są bardziej wyluzowani, nie są tak obwarowani. Znaczy, przynajmniej... O, kochana, te wszystkie panie na herbatce. Te panie na herbatce, tak, ale zwykłe dziewczyny już nie. Przynajmniej zresztą, ja sobie to tak dzielę. Nie wiem, ja się, wiesz, no my nie znamy, ja, znaczy, ja nie znam tego świata, tak? Mówiąc, ja, znaczy, ja też mam tylko jego wyobrażenie, ale właśnie, znaczy między innymi przez tę książkę. Istotne jest w mówieniu o tej książce, myślę, przypomnienie, że Caitlin Moran jest brytyjską feministką i to w przełożeniu na... Teraz już myślę, że nasz się też trochę zaostrza, znaczy feminizm w Polsce jest już ostrzejszy. Natomiast jeżeli chodzi o dotarcie z tą książką do kobiet nieprzekonanych do feminizmu, ta książka może się wydawać, no właśnie, zbyt dosadna. Ale co to znaczy ostrzejszy dla ciebie? Bo... Głośniejszy? Właśnie bardziej...
No, ale wiesz, musiałabym się odnosić może do konkretnych sytuacji. Znaczy, ja żałuję, że nie ma polskich książek tego typu, że nie ma takich, bo to no jest... No właśnie, nie ma polskich książek tego typu, bo polskie książki są... Chociaż, które czytamy, o których będziemy mówić, jest wiele polskich książek, tak, o feminizmie i tematach takich powiązanych, natomiast nie ma... To mogłabym dać do poczytania 18-latce, mogłabym dać do poczytania wielu znajomym z różnych środowisk. Bo są i to Moran nie sili się tutaj na wykładanie teorii feminizmu, historii feminizmu, nie wiem czego. Właśnie, jest ostra książka. Jest ostra książka feministyczna, ja nawet o niej wspominałam, Magdaleny Środy. Kobieta i władza, tylko ona jest tak ona jest ważna i jest mądra. No ale nie jest taką książką, Katie, właśnie nie jest książką, tak jak powiedziałaś, którą można dać 18-latce. Znaczy można, no ale jakiejś konkretnej 18-latce. Już trzeba to przemyśleć, no więc tutaj mam wrażenie, że każda 18-latka powinna ją przeczytać i do większości trafi. I ja mam taką prośbę, ponieważ my ciągle mówimy o tej książce po prostu jak Katarynki, w kółko, przy każdej okazji wracamy. Ta książka jest już niedostępna, to wydanie jest już niedostępne, jest tylko, nakład jest wyczerpany. Można kupić e-book, z tego co się orientuję, natomiast nakład jest wyczerpany. I chciałabym, żeby wydawnictwo ją wznowiło. Tak! Ja nawet nie działam, z dobrą okładką. Okładką, która mówi naprawdę o tym, co jest wewnątrz. I fajnie by było, gdyby od czasu do czasu ktoś zapytał wydawnictwo. Czy nie szykuje się wznowienie? Tak. I czy nie można by było... 5 maili dziennie, Jezu, macie tyle czasu. I czy nie można by było tego zrobić porządnie, z porządną... My możemy naprawdę reklamować. Serio, możemy zostać ambasadorkami tej książki. Naprawdę, jako jedynej. Weźmiemy za to naprawdę tylko 12 tysięcy. Na głowę. Na głowę, dokładnie tak. Myślę, że... Nie, w sumie tak. Przepraszam, chciałabym się tak wycofywać. Tak, 12. 10, bo to świetna książka. Naprawdę, jest genialna i możemy tak w kółko, my się staramy nagrać to po raz setny, żeby wyciągnąć też trochę więcej smaczków, bo cytaty, dobrze, że je wyciągnęłaś, bo one właśnie pokazują charakter tej książki bardziej niż my. Ale poza tym to jest też fajne, że mi imponuje to, że dziewczyna z Nizień tak naprawdę, z bardzo, bardzo biednej rodziny, dotarła tak daleko i jak bardzo ona sama siebie ukształtowała, nie mając takich książek, jak świetnie, że odnalazła się w feminizmie, jak fajnie, że chce pomagać w ten sposób innym, jak ciekawie wygląda jej życie w tym wszystkim i no nie wiem, mi imponuje. Ja czytałam dzisiaj, że kilka dni temu skończyła 40 lat Caitlin Moran, więc właśnie wydawnictwo może, jeżeli ten, to... Czy my marzymy o tym, że pojawi się wznowienie i że nie będzie tutaj takiej pani, tylko będzie autorka na okładce i że ta okładka będzie porządna i... Nawet niemiecka wersja tej książki jest ładniejsza. No każda. Właśnie nie wiem czy ktoś, kto wybierał okładkę... Nieważne. Ta okładka już nie istnieje. Tak już nie niedostępna. Nakład wyczerpany. Ale jeszcze ostatnio jak nagrywałyśmy, to było to dzięki nam. Się sprzedało. No tak. Mówię, kilka maili dziennie powinno załatwić sprawę ładniejszej... Jak być kobietą? Ładniejszej okładki. My wam nie powiemy. Muszę się zamknąć, no. Mów teraz. Jak być kobietą? Caitlin Moran. Chciałaś podawać autorki? Jest potrzeba podawania autorki? Chyba już nie i polecamy bardzo. Bronka też poleca. Wiesz co, mam wrażenie, że będą widzieli tylko tyłek. Tyłek Bronki też poleca. Bardzo. No i to co? To tyle. I to właśnie dałoby się więcej. Ale można mówić dobrze o książce? Naprawdę to nie jest aż takie ciekawe, gdybyśmy mogły ją zjechać, to by było dopiero fajnie. Znaczy będziemy jeszcze mówić o tej książce, przynajmniej dzięki tej książce będziemy w ogóle jeszcze mówić o feminizmie, bo planujemy cykl książek feministycznych, co już gdzieś tam zapowiadałyśmy i mamy ich dużo, co też widać, bo się z nimi fotografujemy. I to właśnie dzięki tej książce. I może w końcu przeczytamy Marantologię, chociaż ciężko nam idzie, bo na to trzeba troszeczkę więcej czasu. A może już przeczytam, tylko ci nie mówię? Wytniesz to. Dziękuję. Ale moglibyście ją przetłumaczyć też. Widzowie? Wydawnictwo, tak. Tak. To też w PS przetłumaczcie też Marantologię, jak będziecie już pisać tak, maile. Tak, to w tych mailach. Tak.